Witam serdecznie wszystkich na finale brązowej ligi. Dzisiejsze spotkanie pomiędzy USSR a HSOKK. Klan rosyjski kontra klan węgierski. Zapytamy kolegów z dwóch klanów, czy wszyscy są gotowi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Po jednym jeszcze graczu muszą wybrać. Przypominam, że to jest finał, a finał rozegra się do czterech zwycięstw, czyli mamy tutaj przygotowany zestaw aż trzech map, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Cztery zwycięstwa, no i zobaczymy, jak się uda obu klanom. Takie starcie finałowe, no zobaczmy, raz, dwa, trzy, wszystko się zgadza, siedmiu, siedmiu. Klan Haszok zgłosił gotowość. No i rozpoczynamy. No pierwszy ogień idzie przesmyk Skorpiona, mapa bardzo rozległa, ale dająca dużo możliwości taktycznych. Można się przyczaić przy bazie, można również zaatakować zerówką lub skoncentrować siły na pustyni. Zobaczymy, który wariant taktyczny wybiorą obie drużyny. Przy okazji chciałem tutaj przeprosić wszystkich oglądających, że nie jestem przygotowany perfekt, ale zostałem wytypowany do komentowania tego meczu z nienacka, także przepraszam za wszystkie błędy, które z tego powodu mogą wyniknąć, ale wracamy do meczu. Klan USSR w składzie MX1390 OI, IS-3 T32 i 210. Po stronie HSOK Bulldog 3T5 4 Lightweight i 2 AMX1390, czyli zupełnie leciutko gra klan węgierski. Natomiast klan rosyjski bardziej na ciężko. Zobaczymy, jakie rozwiązanie taktyczne przygotował klan węgierski. Grupa lightów zmierza śmiało w stronę pustyni. T-54 będą chyba tutaj w rejonie własnej bazy krążyły i Cashabi w 90 będzie spotała wodę. Tymczasem cała drużyna USSR zmierza na pustynię. Zaraz tutaj dojdzie do spotkania lightów. Zobaczmy. 90 zmierza z górze. Już ją widać. Bulldog Sigutry również wysiecony. I na razie doszło do pierwszego. Oj, Dima tutaj się również świeci. Klan Haszok już wie, że główne siły USSR skoncentrowane na pustyni. No ale niestety tutaj siły uderzeniowej po stronie Haszok nie ma. Dwa bulldogi nie są w stanie zaatakować. Ciekawym wyborem jest ten Oik. Można było wziąć szósteczkę jakiegoś lighta, który by tutaj pospotował dla rosyjskiego klanu, ale nie, postawiono na moc trolla, który ten czołg w sobie posiada. Tymczasem szybko lighty dojechały do bulldogów. Jest już tutaj siła skoncentrowana. 5 bulldogów. Dwie te 5 czwórki zostały na bazie. Świeci się oik oraz 110. Stop woda. I tutaj isy trzecie, 110, 90 i T32 gruzina za góreczką. No i zobaczymy, czy dojdzie do jakiegoś ataku. Lecą tutaj kluski. Ładnie tutaj obija Cashabi w 90 i wyświecił się Cashabi.
Czy pójdzie odwet? Są strzały, tak, i już klan USSR prowadzi delikatnie, procentowo na damage. Ale skupmy się na tym, co tutaj się dzieje w głównej części pustyni. Delikatnie prowadzi klan USSR. Wymienili się tutaj 110 dostała. I Caszabi 90 niestety troszkę więcej życia unikło i dlatego prowadzi klan USSR, ale tutaj na pewno dojdzie do wymiany ognia. Oik bardzo wolno podjeżdża. Nie wiem, czy ten oik nie będzie gwoździem do trumny, jeżeli go zrobią. Zobaczymy 4 minuty. 90 USSR próbuje wjechać na górkę, wyspotować. Delikatnie spocik i wycofał się. No, ciekawe tutaj zagranie haszoków tymi lightami. Lighty haszoków się wycofują. I mamy tutaj statyczną bitewkę. Ale cały czas prowadzi USSR. Więc ta bitwa może się spod kontroli wymknąć. Teraz DC szmurgę delikatnie ISem trzecim. O, i tam oik właśnie zostaje oklepany. W tej chwili prowadzi klan Haszok. Sigutra tutaj bardzo ładnie obił. I wymieniają się strzały. Sigutra dostaje. Sigutra zrobiony. W tej chwili 1-0 dla USSR. 3 minuty do końca. Na pewno teraz klan rosyjski się wycofa do defensywy, a Haszoki w trudnym położeniu muszą coś wymyślić, muszą zrobić czołg. Prawdopodobnie zdecydują się na frontalny atak tutaj na 110 i Oika. Tymczasem Isy i 90 obijają bulldogi. Zobaczymy. No muszą coś chłopaki z Węgier pokazać, bo ta runda im się wymyka spod kontroli. Dostaje Ice Teaman, dostaje Krabanditas. Już potężna przewaga po stronie USSR. No, bezproduktywne te lighty. Tutaj Krabanditas strzela się ze 110. Zupełnie niepotrzebnie. Mobilność lightów nie została wykorzystana. Lighty teraz się wycofują w stronę bazy. Krabanditas zostawiony sam. Tymczasem klan USSR obija uciekające bulldogi. Przypuszczają, czy nie? Tu Trzasabi podjechał. Jest 1-0 dla USSR cały czas. Ależ tutaj mamy kotłowanie. 1-0, minuta 30 do końca. Lighty się wycofują. 90 klanu USSR również. No, dziwna bitwa bardzo. Klan Haszok postanowił teraz skoncentrować wszystkie swoje siły na wodzie. Czyżby zdecydowali się na przejęcie bazy? No to byłoby, powiem, przekozackie zagranie, jeżeli to by się udało. Jest minuta 16 do końca. Czy to im się uda? Wszystkie lighty podążają w stronę bazy, a tutaj już czeka Gruzin i 90 klanu USSR. Zobaczymy, czy ich się wyświecą. Na razie podążają delikatnie wąwozem. Osunięci tutaj przez skarpę, ale za chwilę dojdzie do spota. Hopi powinien zostać wyświecony, ale na razie nic się nie dzieje. Bulldogi zmierzają na bazę, którą już kapuje. 90 Arona. Bardzo ładnie, 45 sekund do przejęcia bazy i 43 sekundy do końca, ale te dwa bulldogi, jak wiadomo, zrobią różnicę. Hopi podjechał walczyć. Tymczasem błyskotliwie haszoki to robią. 12 sekund do przejęcia bazy. Klan USSR nie będzie w stanie wrócić. 10 sekund. Rozpaczliwy tutaj pogoń 90 klanu USSR. Czy uda mu się zdekapować? 7 sekund. Nie uda się, nie uda się, nie uda się. To zagranie. 5 sekund. Zobaczymy. 4, 3, 2, 1. I 90 wpada na bazę. Będzie taran. Tak, był dekap, był dekap, był dekap, zostało 4, ale to jest za słabo, to są 3 sekundy, pozostałe czołgi są za daleko. Fantastyczne posunięcie klanu Haszok i ta runda dla nich. Bardzo ładnie, taktycznie rozwiązali to zagranie, no trzeba przyznać, że naprawdę zagrali fantastycznie, pomimo że przegrywali tą rundę.
Teraz nastąpi szybka zamiana stron. Szybciutko zamienimy stronę. USSR na prawo, Khashoggi na lewo. No ładnie, ładnie naprawdę tutaj niesamowicie się potoczyły wydarzenia. Strony zamienione. 1-0 prowadzi klan węgierski. Taktycznie mistrzostwo świata, naprawdę mistrzostwo, szacunek dla panów. Od razu mi się przypomina mecz, w którym ja grałem właśnie przeciwko Khashoggi i tam również nas taktycznie załatwili, także tutaj główny strateg Khashoggów wykazał się naprawdę dużym kunsztem. Zobaczymy teraz, jak zagrają oba klany w drugiej rundzie na tej samej mapie po drugich stronach. Icetman wybrał już Isa trzeciego, czyli tym razem zupełnie inny wariant taktyczny po stronie Khashoggi. Tym razem na ciężko, już dwa Isy trzecie. Teraz czekamy na czołg po stronie USSR. Zobaczymy, jak to się potoczy. Mamy T-37, light 6. tieru amerykański, czyli jednak nie OIG, który był za wolny na tej mapie. No, wybór czołgów tym razem wolniejszy, ale nie ma co się dziwić, to jest finał. A jak finał, to trzeba się bardziej skoncentrować. Już 5 czołgów wybranych po każdej ze stron, jeszcze 2 czołgi i będziemy mieli komplet na drugą rundę. Tym razem ekipa węgierska zagra na 2 AMX-y 50-100, magazynki, które idealnie mogą nadać się do szturmu. Do tego 2, 3 Isy trzecie i T50 na 2. A klan USSR 210 MX50 100 T32 i z trzeci i T37. Jeszcze jeden czołg i możemy zaczynać drugą rundę. A zobaczymy, jak tym razem zagrają oba klany.
No i zaczynamy. Druga runda na mapie Przysmyk Skorpiona. W pierwszej rundzie nie zobaczyłem, na jakich zestawach jeżdżą czołgiści obu klanów, także tym razem przelecimy szybciutko przez czołgi. Walka toczy się o prestiżowe pierwsze miejsce w brązowej lice. Oba klany sobie wywalczyły już prawo do gry w lidze srebrnej. Także w przyszłym sezonie zobaczymy ich w dużo mocniejszych towarzystwie. Wszyscy na dużych zestawach elegancko. Jak na finał przystało. I zobaczmy, jak rozjadą się obie drużyny. Tutaj słabiutkie losowanie Gruzina i Voxy. Zostaną nieco w tyle ze swoimi kolegami, którzy już podążają w stronę pustyni. Natomiast klan węgierski skoncentrował część swoich sił przy własnej bazie. Tutaj ciekawe, tak, to będzie chyba rodzaj kampy. A część mozolnie wspina się tutaj na zeróweczkę, na górkę, aby mieć dobre bicie. No, ciekawe, tutaj chyba będzie defensywne ustawienie. Tymczasem Krabanditas próbował wyświecić coś na pustyni, ale mu się to nie udało. A szkoda, bo gdyby wykrył siły klanu USSR, to klan Hashrock już wiedziałby, co się święci, a tak nadal nie wiedzą, którą stroną pójdzie główny atak. O, Krabanditas się już świeci. Wyświecił Gruzina i Voxę. I T-37 teraz zaatakuje T-52, tutaj dojdzie do starcia lightów. Ale T-52, jeden z najszybszych lightów w grze, bez problemu ucieka. Tymczasem jeden light hopi w T-54, zmierza delikatnie w stronę bazy. Klan USSR pozostaje w obrębie swojego kapa. Nie ryzykują. Nie chcą dać się zaskoczyć ponownie, jak w pierwszej rundzie. 4,5 minuty do końca tej rundy. No, ciekawe, zobaczymy. Co się wydarzy? Cały czas się świeci T-37. O, i teraz widać już Hopiego i AMX-a 50-100. Świeci się także 110. No, czy któryś z klanów zdecyduje się zaatakować? Obie drużyny postawiły na defensywne taktyki, w wyniku czego nie widzimy żadnych strzałów niemal przez połowę tej rundy. Być może tutaj dojdzie do jakiegoś starcia tych dwóch lecików, które ostatecznie zdecyduje, dla kogo ta runda będzie pomyślna. Zobaczmy. Krabandita wyświecił Heciuka. Czy odda strzał? Nie, tylko się obwąchały. A T-37 chyba jednak się pokusi o pogoń za T-52. Nie, 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 nie. Przezorność, przezorność, jeszcze raz przezorność. No tutaj może jeden strzał zadecydować o zwycięstwie lub porażce. Zobaczymy, czy tak właśnie będzie.
No i teraz zobaczmy Kremonditas i Hajczuk. Będzie starcie, tak, jest Polszoker, dostał i T30 się jeszcze spadł, no i jest delikatna przewaga po stronie HSOKK. Hungarian Tank Warriors prowadzą w tej chwili 1%, bo to, że czołg T37 spadł, nie pozwala wliczyć tego na poczet damage'a klanu HSOK, ale mimo to drobna przewaga po stronie klanu węgierskiego. No i teraz pytanie, jak USSR odpowie na tą przewagę. Jest 2 minuty do końca. Jeżeli nie złapią tego T50 na 2, to przegrają drugą rundę. 110 przyjechała tutaj w sukurs T37, ale nie są w stanie sprawdzić, gdzie on jest. Ganiają się wokół wzgórza. Minuta 43 do końca. No to byłaby naprawdę niefortunna przegrana przez jedną kluseczkę. Tutaj jeszcze Krabandita spróbuje AMX-a 50-100 trafić. Trafił go delikatnie, także już 2% przewaga po stronie HSK i Krabandita robi grę dla swojego klanu. Szybciutko ucieka. Szybciutko ucieka także czas, już tylko minuta 18 do końca tej rundy. I tutaj się już chyba nic nie zmieni. Minuta, no, Krabanditas teraz ryzykownie. T37 próbuje wyświecić resztę czołgów. Dziwię się, USSR cały czas pilnuje swojej bazy. Nie chcą zaatakować. 55 sekund do końca tej rundy. I ponownie na prowadzeniu klana HSOKK. 45 sekund. No, zobaczmy. Tutaj Krabanditas cały czas ryzykownie wyświecił 110. Sam również się świeci. 110, jeżeli dobrze przyceluje, to odmieni losy tego spotkania. Zobaczmy, czy Krabanditas ucieknie. Nie trafił. Nie trafił. Stop food. I 25 sekund dzieli klan Haszak od zwycięstwa w drugiej rundzie. T37 na wariata teraz. 19 sekund. Czy uda mu się zrobić dostateczny damage i wyszarpać zwycięstwo dla swojego klanu, ale nie. Boi się przeatakować. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeszcze tutaj wymiana klusek i zwycięstwo klanu Haszak. 2-0 prowadzą Węgrzy w tym spotkaniu. Nie za wiele się działo. Proszę zobaczyć, jaka różnica. 158 damage'a Krabandita, 105 klanu USSR, czyli tak naprawdę 56 punktów damage'a zadecydowała o zwycięstwie Haszoków. Prowadzą 2-0. My teraz zmieniamy mapę. Zmieniamy mapę i przenosimy się na Ensk. Przenosimy się na Ensk. Oczywiście zmieniamy także stronę. USSR wraca na lewo. Tak, teraz się przenosimy na Ensk. Ensk. Bitwa będzie spotkaniowa. Elhaluf, Ensk, wojna, bitwa spotkaniowa. Także nowa mapa, nowe taktyki. Mniej, bardzo malutka mapa w porównaniu do przełęczy Skorpiona. Tutaj nie ma gdzie uciekać, nie ma gdzie się chować. Zupełnie inne rozwiązania taktyczne. Przypominam tylko, że po pierwszych dwóch rundach prowadzi klan HSOKK. To niesamowite. Przegrali przez 58 punktów damage'a. To jest naprawdę nic. To jest na rzut kartoflen przysłowiowy. I teraz konsternacja w obu klanach.
Szybka narada, jak i czołgi. I wybieramy 110, stop, flot. Steamen w ISie trzecim. Dima Score ISa trzeciego. Zobaczymy, zobaczymy. Jak to się wszystko tutaj potoczy. Po trzy czołgi już wybrane. Ciężko będzie, ciężko. Same ciężkie czołgi. Onkul 281 na MX 50-100. Krabanditas ponownie na T52. No to dzięki niemu. Poprzednia runda została wygrana przez klana HSOKK. Zobaczymy, czy tym razem czymś błyśnie. Chociaż tutaj nie będzie miał za bardzo okazji. Ta mapka jest naprawdę malutka. To jest jedna z najmniejszych map, jakie mamy w World of Tanks. Tutaj powinniśmy zobaczyć solidną strzelaninę w odróżnieniu do pierwszych dwóch rund. Mamy już 4, 5 czołgów wybranych. Ponownie T-37. No, tutaj nie za wiele się dzieje. Line-upy podobne z Igutrawa MX 50-100. Bardzo ładnie tutaj prosimy o wybór czołgów. 5 czołgów wybranych. Po obu stronach jeszcze dwa. T-34! No, 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 to ciekawostka. Prawdopodobnie zostanie ukryty gdzieś, żeby móc pograć na wieżę. Dwa MX-y 50-100 po stronie Hungarian Tank Warriors. I mamy już komplet po stronie USSR. Dwa czołgi wieżowe, T-34 i T-32 Gruzina. MX 50-100, 110, 2 ISy 3 i 6 poziomu light. Do świecenia. Węgierski klan, 3 ISy 3, 2 MX 50-100. Light 6 poziomu również do świecenia i Hopi. Mam nadzieję, że nie będzie tego przyciągał. Hopi również w AMX-ie 50-100. Więc się zaraz okaże, czy dojdzie do ostrej strzelaniny na N-sku. Wersja wojna, także dużo tam kamyczków, gruzów, zawalonych budynków. Troszkę przerzedzone są tory, także tam można również się przycisnąć. I zobaczymy, czy klan HSOKK również przygotował tutaj jakąś błyskotliwą taktykę na tą mapę. Może sobie pojedziemy na początek z T-37. Klan USSR, zobaczymy z perspektywy tutaj Lighta, w którą stronę się uda.
Krabanditas. Krono HSOK. Tutaj T37. Nie popatrzył chyba na minimapę, cały czas musiał patrzeć. Jedzie tutaj już w stronę kapy, żeby wyspotować trzydziatak, ale nic tutaj nie ma, bo klan Haszok jest w zupełnie innym miejscu. Dobrze, uwolnijmy to w takim razie kamerę, zobaczmy jak się rozjeżdża klan Haszok. Cały klan pojechał na zielone, a MX-50 to w obwodzie, żeby zaatakować. Tymczasem USSR wjechało do miasta i tam DC szmurgę się świeci. Ciężkie czołgi USSR chcą wykorzystać naturalną osłonę budynków. No i znowu mamy defensywną tutaj taktykę po obu stronach. Ciekawe, ciekawe. No, tu T37 dał jakby znać już Haszokom, że zaczyna się kapowanie. Nie ma niestety tutaj żadnej osłony. Jedzie wyspotować chyba te AMX-y. A tutaj również podąża Krabanditas i może tutaj być bardzo ciekawie teraz. Czy te czołgi się zobaczą? Naprawdę są od siebie tylko kilka metrów. Jest spot. I co teraz? No T37 chyba nie. Oj, doszło do walki. Tutaj T37 bardzo ładnie obił Krabanditasa. Prowadzi klan USSR. A Sigutra nie trafił, gdyby trafił, byłaby przewaga po stronie Haszoka, tak? Krabanditas zostaje obity. I z tego starcia zwycięsko wychodzi T37, dając drobniutką przewagę USSR, ale jak widzieliśmy w poprzedniej rundzie, taka drobna przewaga może dać zwycięstwo. Tymczasem czołgi ciężkie Haszoków podążają w stronę kapy. Krabanditas tutaj wyświecił wszystkie ciężary. Gruzin osamotniony. Dziwnie się tutaj rozjeżdża. Coś słabi. Ice Teamen i Aaron Hun będą próbować chyba w krzyżowy ogień. A MX-50 sta cały czas w obwodzie. 3,5 minuty do końca. Prowadzi USSR. Krabanditas teraz się świeci. Wyjeżdża. Widzi go Ankul i Stop Float, ale nie udało się go trafić. T37 chyba ponownie spróbuje swojego szczęścia. Nie, nie, cofnął, cofnął. AMX-y już tam się gotują, chciałyby dołączyć do boju. Mamy tutaj podgląd na całutką mapę, widać wszystko. Wszyscy już wiedzą, gdzie kto stoi, teraz tylko pytanie. Oj, dostał teraz MX-50-100, no już większa przewaga po stronie USSR. Muszą się zdecydować na jakiś wariant taktyczny. Albo tutaj flankować, albo zrobić Gruzina. A klan USSR musi nie dać się strafić, jeżeli chcą dowieść tą przewagę punktową. Ale już jest teraz Gruzin obity i delikatna 1% przewaga po stronie HSOKK. 2:30 minut do końca. No tutaj się może jeszcze wiele wydarzyć. Ta końcówka podejrzewam będzie bardzo. I tutaj Uncle dostaje teraz od Ice Teamena elegancko. Przewaga po stronie Haszoków. I teraz T37 niefortunnie tutaj wjeżdża. Ale chłopaki z HSK go nie wbijają. Dostaje T37. Zrobione T37 przez czasobiega. Gruzin tutaj w opałach, próbuje grać na wieżę, wjechał na górkę. Ice Teamen, a i dingnął od Gruzina, tutaj Ankul robiony przez Isa trzeciego, Arona i Czasabiego. 1-0 dla Haszok cały czas.
Tutaj się naprawia. I teraz AMX i 50-100 skoczył do akcji, robiąc tutaj dimę 2-0 dla Crown Hashok. Naprawdę elegancka tutaj akcja. T52 ładnie podjeżdża. 3-1 dla Crown Hashok. Sigutra zrobił DC szmurgę. Stop flot osamotniony tu T50 na 2. Co ten czołg robi? Dlaczego on go tutaj zaatakował? Za chwilę straci życie. 4-1 dla Crown Hashok. AMX 50-100 na ogrysku. No to już jest przewaga Hashoków teraz. Tak, to jeszcze Aaron Hun próbuje coś ze stop flotem zrobić. Ankur zrobiony 5-1, minuta do końca. Dima score już tutaj nie ma szans w starciu z dwoma AMX-ami, które są na przeładowaniu. I taran, bardzo ładnie tutaj Sigutra taranem załatwił. Dime i 7-1. Hashoki w meczu 3-0. No, to została nam jedna runda i to może być bardzo, bardzo szybki finał. Także zmieniamy szybciutko strony. Ekipa Hashok tutaj kroczy po zwycięstwo. Brawo panowie, brawo, jest już 3-0, no to jest no, naprawdę tutaj nikt się nie spodziewał tak szybkiego meczu. Jeszcze jedna runda. I już wybierają czołgi. No bez polotu gra Klan USSR dzisiaj, bez jakiegoś pomysłu taktycznego. Wygląda to tak, jakby się po prostu na ten ostatni mecz zebrali, przyjechali z wakacji w klapkach. Chcieli go po prostu rozegrać na luzie, ale tutaj jednak trzeba było coś przygotować, potrenować, posparingować. Widać, że tu klan węgierski dużo mocniej pod tym względem się przyłożył. Proszę bardzo, mamy już trzy czołgi wybrane. Klan USSR. To samo zestawienie. Dwa czołgi wieżowe. T34, T32. Szmurgę ponownie w isie trzecim i Krabanditas. T52, także tutaj chyba się nie musimy za wiele martwić. I zobaczymy te same czołgi. Nie będzie tutaj nic nowego, chociaż w tamtej bitwie mieliśmy dużo AMX-ów 50-100. Na razie ich nie widać. Teraz piłeczka po stronie HSOKK. Jest AMX 50-100 jednak. Czy Hopi i Sigutra ponownie zagrają na MX-ach? Stop Float i Dima Score. No, ciekawe. Tak jest. Dima zagra na T37. Także tutaj się nic nie zmieniło w obu klanach. No i dobrze, zobaczymy. Być może tamte rozwiązanie taktyczne miało być zupełnie inne. I ostatni czołg do wybrania. Po obu stronach to będzie prawdopodobnie trzeci MX-50-100 Hopiego i z trzeci w klanie USSR, ale zobaczmy tak,
Jeszcze ci IMX. I czekamy teraz na ostatni czołg klanu USSR. No, panowie, wybieramy ten czołg i lecimy. Artyleria! Ha, to niespodzianka. No. To będzie ciekawie teraz. To jest chyba zagranie wabank. Albo ta artyleria zrobi robotę i przedłuży nadzieję USSR, albo okaże się być złym wyborem i Klan Haszyk wygra całe spotkanie 4-0. Zobaczymy. Najbliższe 7 minut da nam odpowiedź na to pytanie. Tym razem sobie pojedziemy z Lightem. Haszoków. T50 na 2, który od razu odważnie prosto na zielone, żeby wyświecić tutaj wszystkie czołgi. Już się świeci Dizzy Szmurgę oraz 110, także dobra robota. Świeci się także Voxa, ale świeci się Banditas, uniknął kluseczki tutaj. Ucieka, natomiast klan Haszok się rozjechał. Dostał Krabanditas. No i teraz klan Haszok zmuszony do działania. Muszą zaatakować, bo Krabanditas został obity, to zdrowo. Dostaje Aron Hun. Przewaga po stronie USSR. Gdzie ten Aron dostał? Gdzie on był? Tutaj, wisie trzecim, nie zdążył podjechać do kolegów. No i teraz klan Haszek ma 15% stratę i z trzeci obity, także to już jest naprawdę duża strata. Klan USSR nie musi robić nic, zobaczymy. Co zrobią Haszoki? Tutaj się świeci już Sabi. Również Hopis i jutra. USSR wie, gdzie są wszystkie czołgi klanu Haszok. No i ciekawe teraz, co zamierzają zrobić Węgrzy. Krabanditas cały czas tam ryzykuje. Świeci się Ankur. 5 minut do końca. Gruzin delikatnie tutaj się skrada. Artyleria cały czas z tyłu. Być może to ona trafiła Arona, ale niestety nie zauważyłem. No i zobaczmy. Kapa zostawiona sama sobie. Aron Hun cały czas się świeci. Tutaj USSR postanowiło podjechać pod budynki. Krabanditas naprawdę tam ryzykownie. I dostał teraz Ice Teaman. No i teraz dojdzie do pojedynku T37 z T52. Krabanditas chyba jedzie upolować artylerię. Takie dostał zadanie. Czy to mu się uda? Voxa będzie próbował tutaj uszczelić Krabanditasa. Jeszcze dostaje Krabanditas zrobiony. I teraz naprawdę klan Haszok postawiony już jest pod ścianą. Ta runda jest zdecydowanie pod dyktando USSR.
Mają 3,5 minuty na zrobienie czegoś spektakularnego. Naprawdę trudna sytuacja. Wszystkie czołgi chowają się tutaj za budynki, boją się ostrzałów z artylerii. Obaj trzecie haszoków obite. Delikatnie doszło także Sigutra. Natomiast USSR praktycznie bez szwanku. Wszystkie czołgi na full HP. Zaczęło się kapowanie bazy. No muszą coś te czołgi zrobić, muszą zaryzykować. 3 minuty do końca. Oni tu naprawdę czekają, myślą, że USSR ich spuszuje i że uda im się w takiej bezpośredniej wymianie ognia coś ugrać, ale USSR nie zamierza puszować. USSR tutaj okopało się ładnie, wykorzystuje to, że z tyłu jest ich artyleria. 38 sekund do przejęcia bazy, no teraz to już naprawdę jest zaproszenie dla klanu Hash. Jest poruszenie, tak? Zobaczyli, tak, no mamy panowie 30 sekund, no trzeba coś zrobić. Ice Team wyjeżdża, dingnął, drugi raz dingnął, kto tam nie trafia, te 34 dinga. Trzecia kluska weszła. I zrobione, Ice Team. Brawo. Przez Hejczuka. Już jest 2-0 dla klanu USSR. To mega, mega tutaj jest przewaga, 65%. Ma tylko punktów HP klan Haszok. I teraz chyba to już będzie taki nieskoordynowany atak. 16 sekund do przejęcia bazy. I zobaczymy trzecią mapkę w takim razie. Będzie trzecia mapka tutaj jeszcze. Bezładnie wyjechały klany. I artyleria za 850. No tutaj nic nie wyszło Haszokom. Zupełnie od tego wyjazdu Lighta przez obicie isów trzecich aż po ten wyjazd tutaj. No tak, to już jest rzeź 4-0. Bardzo ładnie USSR tutaj zagrało. Artyleria okazała się być doskonałym wyborem. 5-0, no to już jest pogrom. Sigutra ucieka. Skeleton również. I chyba artyleria jeszcze tutaj dosięgła Skeletona. Elegancko, będzie do zera, będzie do zera. Tutaj Uncle postanowił staranować Sigutrę. I ostatnia kończąca kluseczka. Tak jest, 7-0. No to jest deklasacja. Deklasacja mamy. W tej chwili 3-1. 3-1 i spójrzmy na artylerię. 3,5 tysiąca damage'a artyleria zrobiła. Także to był świetny wybór. Ja tymczasem muszę zapisać sobie filmik i rozpocząć nowy stream.